Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj miała być ta oto żarówka. Żarówko kamera. Ale nie będzie. Będzie może za tydzień. Zobaczymy, ponieważ dzisiaj pokażę Wam coś innego. Coś moim zdaniem bardziej ciekawego. Ponieważ jeden z widzów chciał, żeby pokazać, jak można dodać odświeżane zdjęcie co kilka minut, co kilkanaście minut na swoją stronę internetową. Czyli nie chcę, żeby. Było, tak jak ostatnio pokazywałem, streaming na stronie. Nie chcę, żeby tam filmy też były. Chcę po prostu, żeby jakieś zdjęcie było odświeżane co na przykład minutę, co dwie, co dziesięć. Ponieważ on ma jakąś kamerę y, pogodową, chcę na swojej stronie udostępniać obraz tej kamery. I dodatkowo pokażę swój program, który troszeczkę zmodyfikowałem. W tym momencie wygląda ona tak. Mamy time-lapse, dodatkowo, właśnie. Mamy presety tutaj w tym miejscu, pomoc, i który wy będziecie mogli przetestować, przetestować, ale jeżeli jesteście klientami ozicam.pl będziecie mieli dostęp do tego programu nielimitowany. Tak postanowiłem, że ten program będzie udostępniany dla naszych klientów zupełnie za darmo. I dodatkowo jeszcze jedno ogłoszenie. Zobaczcie przyszła taka kamerka. Jeżeli ktoś mnie ogląda kto wysłał mi taką kamerę to niech się zgłosi, ponieważ ja nie wiem czy ja to jest kamera. Przyszła ona do naprawy. Nie ma żadnego formularza. Nic. Po wejściu u nas na stronę internetową macie serwis i naprawa. Wchodzicie. Jeżeli zgłaszacie reklamację, no to tutaj macie formularz reklamacyjny. A tutaj macie serwis i naprawę. Formularz serwisowy. I wszystko tutaj w tym formularzu macie. Adres do wysyłki również tutaj macie. I teraz, już pomijając to wszystko, przechodzimy do meritum, czyli do tego, jak dodać zdjęcie na stronę internetową odświeżane, co na przykład jedną minutę. Już pokazuję. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma stronę internetową, to ma swój serwer. Czyli macie jakiś hosting, macie serwer FTP, potrzebujecie jakiejś kamery. I teraz, na przykład, kamery na aplikacji Kamchi, wszystkie te kamery posiadają bardzo fajną funkcję, czyli time I dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wysyłać z takich kamer, właśnie tych wszystkich kamer na aplikacji Kamchi, bezpośrednio zdjęcia na taki serwer i na stronie wstawiamy tylko skrypt który będzie nam przechwytywał najnowsze zdjęcie i wstawiał na stronę. Wszystko wam zaraz pokażę jak to zrobić, więc zaczynamy. I teraz, jeżeli znamy adres IP takiej kamery, to możemy się zalogować przez stronę internetową. I teraz żeby się zalogować, oczywiście musimy znać dane do tej kamery. W moim przypadku admin admin enter. Następnie PC view settings. Przechodzimy do advanced FTP server i teraz Tutaj w tym miejscu należy po prostu wpisać dane do serwera FTP. Jeżeli posiadamy hosting, to na tym hostingu też posiadamy na pewno serwer. Więc jak mamy swój hosting i zalogujemy się na niego, to wystarczy poszukać konta FTP bądź FTP. No różnie się to na różnych hostingach nazywa. Więc po wejściu w taki hosting wystarczy utworzyć swoje konto. Ważne jest też ścieżka dostępu. Na poczet tego filmu, utworzę sobie jakieś konto, na przykład kamera. I hasło oczywiście wezmę jakieś trudne albo na przykład użyję generatora. Następnie, jak zobaczycie, tutaj mam sobie ścieżkę, czyli będę miał teraz dostęp tutaj do tej ścieżki. A ja chcę mieć dostęp do publika, czyli tam, gdzie moje wszystkie pliki są. Jak widzicie, konto jest utworzone, więc w tym momencie mogę się zalogować na to konto. I ja używam do tego WinSCP. I tutaj mam nowe połączenie. SFTP, muszę sobie zmienić na FTP i teraz nazwa hosta, moja domena na przykład, możecie też po adresie IP wpisać tutaj, nie ma znaczenia. Ja mam akurat domenę ozicam.pl, nazwa użytkownika to to co stworzyliśmy, czyli kamera małpa ozicam.pl no i hasło, które utworzyłem. Robię zapisz, zapisz hasło sobie robię. Logowanie i zobaczcie, mam takie pliki w tym momencie. Mam sobie zdjęcia, mam indeks, mam plik PHP. I tutaj ja już sobie wrzuciłem ten skrypt na stronę, ponieważ tutaj już sobie testowałem na kamerze, która jest na dworze i miała obserwować niebo, tak na testy oczywiście. Chciałem przetestować, jak będzie sobie radziła w dzień, jak będzie sobie radziła w nocy. I jest to ta kamerka. Ta kamera została umieszczona na dworze. Właśnie skierowana jest w niebo. Przez jakiś czas pewnie zostawię sobie na domenie ozicam. Będziecie mogli sobie poobserwować niebo jak wygląda właśnie z tej kamery. Nie wiem jak długo. Na tą chwilę zostawię. Może z tydzień zobaczymy. No Później może przyjść mi do głowy inny pomysł i będę musiał zdjąć ją. Więc na razie będziecie mogli sobie obserwować. Czyli plik PHP, który mam tutaj umieszczony to jest właśnie ten skrypt. Jak widzicie w tym miejscu, to jest folder zdjęcia. Jeżeli chcecie tutaj mieć inny, inną nazwę, no to musicie sobie zmienić tą nazwę zdjęcia i tutaj w tym skrypcie też sobie zmienić zdjęcia. Wszystkie kody, tak jak i wcześniej, umieszczę w katalogu Google Katalogu. Pod filmem będziecie mieli link bez problemu, sobie tylko zrobicie kopię i wklej. Natomiast tutaj w index, no to widzicie, ja sobie. Po prostu wrzuciłem zwykły plik indeks na swój serwer i on jest jako główny plik. Natomiast jeżeli posiadacie jakąś stronę, nie wiem, WordPressa, cokolwiek, to, to tam będziecie musieli dodać sobie skrypt. Czyli ten skrypcik, o, musicie dodać u siebie na stronie. Jak dodacie sobie taki skrypt, to później umieszczacie w jakimś miejscu, gdzie chcecie sobie dodać zdjęcie. Widzicie? Tutaj jest ścieżka w tym miejscu i zdjęcie JPG. Czyli ta ścieżka, tutaj zdjęcia i tutaj w tym miejscu będą wszystkie zdjęcia. I teraz jak zrobić to z kamery? Więc jak już jesteśmy tutaj w tym miejscu FTP i znamy po prostu stworzyliśmy swojego użytkownika FTP to musimy tutaj coś dodać. Tak? Serwer adres w moim przypadku ozicam.pl serwer 21 port serwera 21 username. W moim przypadku kamera małpa ozi, Hasło muszę wpisać i w tym przypadku muszę wskazać, ponieważ jak pamiętacie, ja wskazałem do głównego foldera, czyli do tego. Jeżeli chcę, żeby zdjęcia zapisywały się tutaj, to muszę wziąć napisać zdjęcia. Ukośnik i tutaj muszę to wyłączyć. Autocreate ponieważ jeżeli to zostawię to w tym katalogu utworzy się kolejny katalog i nie będzie się prawidłowo to zapisywało. Więc robię off, apply i testuję czy działa mój serwer. Test. Test success. Czyli zdjęcie powinno być prawidłowo przesyłane. Widzicie jest. I w moim przypadku Zobaczcie, mam zdjęcie i teraz tylko zrobiłem test i mam zdjęcie, ale tak naprawdę ta kamera jeszcze nie wysyła. A może obróćmy sobie ją, bo mamy zdjęcie do góry rygami, ponieważ ta kamera powinna być w ten sposób zamontowana. Ale jeżeli ona stoi sobie w tym miejscu, to możemy sobie obrócić przecież nasz, nasz obraz. I w tym miejscu możemy sobie oznaczyć flip, apli. Mamy już normalnie, advance. Jak pamiętacie tutaj FTP wszystko mamy. I teraz musimy sobie zrobić autosnap. I w tym miejscu zobaczcie jakie to proste. Wystarczy, że wskażę, żeby te zdjęcia szły na FTP. I na przykład raz na 60 sekund. No ustawmy na początek tego filmu 10 sekund. I tutaj jeżeli zmienię sobie na 10 sekund, to muszę też zmienić swój skrypt. Ponieważ zobaczcie. Jak wejdę sobie na swój skrypt. Otwieramy. To jest on co minutę wykonywany, a my chcemy, żeby on na przykład co 10 sekund był wykonywany. Czyli tutaj musicie wiedzieć, że jest on w milisekundach, czyli musimy po prostu sobie przekształcić ile 10 sekund, to ile to milisekund, czyli zmieniamy sobie na 10 tysięcy, 100 000, 10 tysięcy. Zapisujemy, zamykamy i przechodzimy na naszą stronę i zobaczcie, macie 47 57, czyli co 10 sekund jest aktualizowane zdjęcie. Oczywiście to jest bez sensu, żeby to na stronie co 10 sekund ustawiać. Tak naprawdę można co minutę, ale to wszystko zależy od was. Możecie co iść 10 sekund albo nawet i częściej. A co jest ciekawe? Ponieważ nie musicie się też martwić tym, że te zdjęcia będą na tym serwerze, będzie ich dużo i co wy z nimi zrobicie. Zobaczcie. Wchodzę w zdjęcia. Odświeżam i one są cały czas aktualizowane, usuwane. Ten skrypt, tutaj, w tym pliku, on automatycznie usuwa najstarsze pliki i zostawia tylko te najnowsze. Dzięki temu ten skrypt wie, że macie mieć zawsze najnowsze zdjęcie na swojej stronie. I to jest na plus, ponieważ bez sensu by było, gdybyście gromadzili tych zdjęć pełno. A jeżeli chcecie, no to możecie sobie ten skrypt zmodyfikować, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeszcze wam pokażę obraz kamery, która jest skierowana w niebo, bo ja sobie to zostawię tą kamerkę i teraz będzie aktualizacja nieba. Ale jeżeli wasza kamera nie posiada timelapsów albo wasza kamera posiada timelapsy, ale na przykład nie ma możliwości wyłączenia tutaj tej opcji, żeby nie robiła katalogów następnych na serwerze. To albo musicie zaopatrzyć się w kamery na aplikacji Camhi, bo one mają taką opcję. Być może inne też kamery jakieś posiadają, natomiast nie weryfikowałem tego. No, mam kamerę pod ręką taką i na takiej weryfikuję, ale możecie też skorzystać z mojego programu. Czyli pokażę wam przykład, jeżeli kamera, któraś nie posiada możliwości nawet wysyłania na serwer FTP. Na przykład taka. Więc otwieram sobie mój program, i ten program został stworzony po to, żeby przetestować obroty w kamerze. Tak, jak w tym momencie, kamerka cały czas obraca się, zlicza tutaj na dole, widać, zlicza ilość obrotów, i ta skubana nie chce się uszkodzić. Już naprawdę ma 372 tysiące obrotów i dalej działa. Poprzednia, jak pamiętacie, na aplikacji IC chyba wytrzymała 240 tysięcy, coś w tym rodzaju. Nie będę tutaj teraz sprawdzał, natomiast na aplikacji Kamchi, kamera ta, ona już wytrzymała 372 tysiące i dalej działa. Zobaczymy, jak długo. W każdym razie, ten program właśnie powstał tylko i wyłącznie po to, ale było dużo zapytań o ten program, czy udostępnię, więc udostępniłem mu siebie na stronie do pobrania. Link będziecie mieli też pod filmem. I będziecie mogli pobrać sobie taki program do testów na 30 dni od dzisiaj. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Ten program jest cały czas udoskonalany. W obecnej wersji, jaka teraz jest, różni się troszeczkę od poprzedniej. Jak widzicie, poprzednia wyglądała tak. W tym momencie wygląda ona tak. Mamy time-lapse dodatkowo, właśnie. Mamy presety tutaj w tym miejscu, pomoc. Jeszcze muszę poprawić troszeczkę ten program. Wszystko powolutku w swoim czasie, i jak znamy adres IP takiej kamerki, to wpisujemy. Tylko musimy tutaj wybrać, oczywiście, odpowiedni, odpowiednią kamerę. Wiemy, że to jest kamera na aplikacji IC. Wpisujemy adres: login, admin. No i hasło, jeżeli by było ustalone w tej kamerze, to tutaj trzeba wpisać, inaczej wyskoczy błąd. Mamy obraz kamery, jak widzicie. I tutaj ten program. Nie ma znaczenia, czy macie kamery H265 czy H264. Nie ma to znaczenia dla niego. Po prostu dodajecie do tego programu każdą kamerę, którą posiadamy na ozicam.pl. I teraz, jeżeli chcemy przesyłać na ten serwer najnowsze zdjęcia z tej kamerki, to przechodzimy do Time timelapsy. I tutaj w tym przypadku mamy czas w sekundach, czyli co jaki czas kamera ma wysyłać to zdjęcie. Tam ustawiliśmy sobie na serwerze 30 sekund, więc tutaj też zmienimy na 30 sekund. Ale wyłączę na chwilę wysyłanie zdjęć z tej kamerki. Ponieważ teraz jest aktualizacja nieba, więc wyłączymy sobie tutaj autosnap. Na razie niech nie przesyła tych zdjęć, bo będziemy korzystać z tego programu mojego. Więc teraz tak. Zapis lokalny. Czyli możemy sobie tworzyć zdjęcia na normalnie folderze. Zobaczcie. Na przykład co 10 sekund. Wybieram sobie, gdzie ma zapisać. Czyli na przykład dokumenty, nowy zdjęcia. Wybieram. Następnie. Godzina startu, od kiedy do kiedy ma zapisywać? Czyli załóżmy jest 16:20, to możemy od 16:00 do niech będzie 19:30 i w jakie dni? Dzisiaj jest sobota, zaznaczamy sobie sobotę i tylko i wyłącznie, jeżeli nacisnęlibyśmy start time lapse, to od godziny 16:00 do 19:30 tylko i wyłącznie w soboty by takie zdjęcie zapisywało. Zobacz, Zapis, start, dokumenty zdjęcia i w tym momencie mam zapisywane zdjęcia ze swojego programu na, na dysk, więc jeżeli ktoś chciałby sobie tylko i wyłącznie u siebie na komputerze zapisywać, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Na przykład co 10 sekund może zapisywać sobie takie zdjęcia. Tak jak ostatnio pokazywałem na serwerze, dlatego też to mi się spodbało i zainspirowałem się tym. I też u siebie w programie wprowadziłem coś takiego, czyli jeżeli już mamy dużo tych zdjęć, timelapsów, to możemy utworzyć po prostu z nich film. Więc jeżeli mamy już tak utworzone co sekundę, zrobię stop time lapse. OK, i tutaj pojawi wam się aktywny przycisk zrób film. Więc naciskam go, wybieram gdzie ma się zapisać, wybierz ilość klatek. Chodzi o to, że jeżeli macie bardzo dużo zdjęć, to możecie sobie więcej klatek zrobić. Tutaj musicie poeksperymentować, jak najlepszy film będziecie chcieli uzyskać, jeżeli tych zdjęć macie dużo bo jeżeli weźmiecie 25 klatek no to może wam wystarczy taki film nie przy małej ilości zdjęcia sobie ustawię na przykład 10 ok czy chcesz otworzyć film tak no i mam, mam swój film co jeszcze plusem tego programu akurat to jeżeli macie nawet u siebie jakąś kamerę na aplikacji IC w przypadku jeżeli wasza kamerka posiada możliwość wysyłania timelapsów, to wiecie o tym, że tam jest bardzo słaba rozdzielczość takiego zdjęcia. W tym przypadku mój program robi normalne zdjęcie, nie robi w tej gorszej jakości. A teraz, jeżeli byśmy chcieli na taki serwer wysyłać. No to tutaj robimy sobie na przykład co 30, tak? Bo na serwerze ustawiliśmy sobie 30 sekund. I mamy tutaj adres serwera. ozicam.pl port serwera 21 login. No i ścieżka, jak pamiętacie, zdjęcia robimy test Połączenie z serwerem zostało nawiązane, OK. I robię tutaj zapis na FTP, albo może mogę sobie ustawić, żeby zapisywał zarówno na FTP, jak i na dysk swój. I wtedy mam kopię na swoim dysku, a tam na przykład będzie skrypt usuwał te zdjęcia i będziecie mieli podgląd rzeczywistych zdjęć na swojej stronie. Więc robię sobie start timelapse i teraz. Aktualizacja I już mam. Dzień. Prosta sprawa. Tutaj mamy trochę zniekształcone zdjęcie, ponieważ ta kamerka posiada dwa obiektywy. Musielibyśmy sobie wziąć w ten sposób. I jeszcze jedna rzecz, ja nie muszę odświeżać tej strony. Ten skrypt automatycznie odświeża te zdjęcie na tej stronie, czyli jeżeli ktoś będzie sobie przeglądał, to nie musi odświeżać strony, żeby zauważyć zmianę na niej. To jest automatycznie robione. Co jeszcze ten programik posiada? Posiada też yy, nagrywanie filmu. To jest wersja eksperymentalna na razie, ponieważ. No pokażę, usuńmy sobie tutaj. Ok. I mogę sobie nagrać film z, ze swojej kamery. Nie wiem, czy to komuś potrzebne. Po prostu tak sobie wymyśliłem. Mogę nagrywać film na przykład co 20 sekund, żeby co 20 sekund kroił mi taki film. Nagraj. Tutaj od FMPG wyskakuje okno. Możecie sobie je zminimalizować. I tutaj się tworzy filmik. Już on będzie 20 sekund. Potem następny, następny, następny. Ale tak jak mówię, jest to wersja eksperymentalna. Więc na tą chwilę może u kogoś nie działać. Może u kogoś źle działać. Różnie z tym bywa. O i mamy filmik. I następny nam się tworzy. Jak zrobię, zatrzymaj nagranie. Mamy dwa filmy. No i co jest najciekawsze, właśnie z dźwiękiem nagrywane jest. Więc zapraszam do przetestowania tego programu. Jak już powiedziałem, pod filmem macie link. 30 dni do przetestowania. A jeżeli jesteście naszym klientem i kupiliście sobie jakąś kamerę z ozikam.pl, no to taki program będziecie mieli bez żadnych limitów. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakąś funkcjonalność do tego programu dołożyć, śmiało piszcie pod filmem. Oczywiście prostą funkcjonalność, ponieważ ja nie jestem programistą i też mam swoje ograniczenia, oczywiście, nie. I na dzisiaj to by było wszystko. A za tydzień, jeżeli nie będzie jakiegoś fajniejszego pomysłu na film, no to pokażę wam tą żarówkę, tą kamerkę. Czy warto taką w ogóle kamerkę kupić? Bo dużo osób też mnie się pytało o te kamery, dlatego też yy, kupiłem ją tylko i wyłącznie po to, żeby wam pokazać tą kamerę od, od strony takiej technicznej. Yy, a co ciekawe, kupiłem ją za 40 zł. Taka, Taka kamera za 40 zł. Rozumiecie? Dobra, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć.